Nienawidzę, kiedy ktoś silniejszy znęca się nad słabszym. Kiedy ktoś nadużywa swojej siły wbrew moralności panującej na tym świecie, aby coś zyskać. A tak właśnie robi... Wardęga. Witajcie, jestem Gargamel i wiecie, co robić, kiedy wasz kanał na YouTubie umiera? Łamać prawo! Może słyszeliście, a może nie, ale król polskiego YouTube'a znów ma problemy z policją. Oczywiście wszystko zamieścił w filmie o bardzo chwytliwym tytule Policjant chciał mnie udusić. Bo kiedy sprawa jest naprawdę poważna, nie zgłasza się sprawy odpowiednim organom, tylko się kręci filmiki na YouTubie. Tym razem nasz bohater wjechał na teren prywatny, a kiedy ochroniarz zażądał opłaty, Sylwuś oburzył się i powiedział: dobrze, zaczekajmy na policję. I kiedy policja przyjechała, zaczął się prawdziwy teatr manipulacji. Chciałbym teraz krok po kroku przeanalizować wszystko, co się wydarzyło na podstawie dostarczonych przez Wardęgę materiałów, które mu niestety bardziej szkodzą niż pomagają. A, ja by uspokoić imperatora. Materiał w tym filmie jest wykorzystany w ramach prawa cytatu, więc link do oryginału znajdziecie w opisie filmu. Tego dnia mieliśmy nagrania w Krakowie i pojechaliśmy odebrać koleżankę spod galerii krakowskiej. Tam jest taki straszny labirynt dróg, jak się wjeżdża na parking. I ja zamiast wjechać na parking dla samochodów osobowych, wjechałem na parking dla autobusów. Okej, można zgodzić się z tym, że ten punkt regulaminu jest do trzepania hajsu na... gapach. Aż do momentu, gdy spojrzy się na znaki drogowe i zauważy, że aby wjechać tam, gdzie wjechał Wardęga, należy najpierw złamać nakaz jazdy prosto. Według jakiej ustawy pan może ode mnie żądać 80 zł za wjechanie tutaj? Dlaczego ochroniarz żądał ode mnie 80 zł za wjechanie tutaj? Jest regulamin obiektu, w którym jest uwzględnione, że jeżeli pan się nie zastosuje tego znaku, może od pana pobrać właśnie taką opłatę. Na jakiej podstawie? Jaka to ustawa o tym mówi, że osoba prywatna może ode mnie... Żadna ustawa. To jest regulamin, że jak ja wjadę pod zakaz, jak się zagapię, mogą ode mnie żądać 80 zł. W tym momencie tak, bo to jest obiekt prywatny. Tak, proszę pana. Co się odpyta? Nie wiem, w jaki sposób ja, nie mieszkając w Krakowie, powinienem znać regulaminy krakowskich parkingów dla autobusów. Skoro król YouTube jest tak wszystko wiedzący, to powinien znać stare powiedzenie: nieznajomość prawa szkodzi. Niestety, świat nie jest sprawiedliwy, a regulamin jest dostępny dla wszystkich na stronie MDA. Co tam jest napisane? Nakładam na pana mandat za artykuł 92, paragraf 1 kodeksu wykroczeń w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych. Pouczam pana o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. Wtedy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Słucham, jaka jest pana decyzja. Odmawiam. Słucham? Odmawiam. Odmawia pan. Dobrze, proszę zaczekać. Zwróćcie uwagę na rozkaz zaczekania, bo o tym jeszcze będzie później. Muszę weź ten mandat 100 zł. Co ty? Niech sobie popisze. No jak chcieli się zbawić, niech sobie piszą. Bardzo dojrzała reakcja, bardzo dojrzała postawa. Niczym małe dzidzi, któremu mama nie kupiła zestawu Lego, więc teraz będzie siedziało obrażone. Aż do obiadku. Pisać nauczę, muszę dbać, żeby policja wiedziała, jak się pisze. Jakbym tak brał mandaty, to by oni się odzwyczaili pisanie. Odmawiam! Hehe, co mi zrobisz, kurwa? Co? S.A. Wardęga, widziałeś? Pająk może? Pies pająk? Cfelu głupi? Gdy policjant poszedł ćwiczyć pisanie, podszedł do nas jakiś chłopak i poprosił o zdjęcie. Czekałem akurat, aż ten policjant wrócił, więc nie wydało mi się nic złego w tym, żebym wyszedł z samochodu. Opuszczenie pojazdu w trakcie kontroli. Co mogło pójść nie tak? Niewykonywanie... Niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, no co mogło pójść nie tak? W tym momencie zacząłem widzieć, jak bardzo spragniony kontrowersji jest nasz Sylwek. Tylko idiota nie wie, że w trakcie kontroli przez policję nie należy wychodzić z pojazdu. Gdybyś był w Stanach, prawdopodobnie zostałbyś jakimś paralizatorem albo ostrą amunicją. Ale niestety nie wiedzieli, że jesteś pranksterem, więc nie strzelali do ciebie od razu. Jak chcesz fotkę, to dawaj teraz! Ej! Jak chcesz fotkę, to dawaj teraz! Ej, chcesz być zatrzymany dodatkowo przez... Ej, chcesz być zatrzymany przez policję dodatkowo...
Tutaj po raz kolejny pokazujesz, jak nie tylko infantylne jest twoje zachowanie, to jeszcze jak w dupie masz innych ludzi. No bo hej, ważne, żeby policja się przyjebała do ciebie, żebyś miał nagranie, jak to... Policja zatrzymała youtubera. A nie obchodzi cię to, że twojego fana, którym tak bardzo się przejmowałeś, że musiałeś wyjść w trakcie kontroli, też mogą zgarnąć za to, że podszedłeś do niego. Bo skąd mogą wiedzieć, że nie dałeś mu czegoś, co mogłoby ciebie wkopać? Na przykład narkotyków, broni. Dzień dobry. Tutaj wydarzyła się sytuacja, której sam nie do końca rozumiem. Policjanci prowadzą mnie do auta, chcą już mnie do tego auta włożyć, a nagle postanawiają złapać mnie za szyję i pokazać, kto tutaj rządzi. Dokładnie tak było. Dokładnie. Wcale nie stawiałeś oporu z ironicznym uśmieszkiem na twarzy. No co mi zrobić? Ta ręka na twojej głowie była dla ozdoby. Wcale nie widać, iż policjant naciska na twoją głowę, aby sprawić, że schylisz się i wejdziesz do samochodu. Oj, Sylwuś. Ach, w końcu znowu kogoś będę obchodził w internecie. Strasznie kłamiesz. Ja wiem, że 170 cm wzrostu może rodzić straszny respekt wśród policjantów, ale zupełnie nie rozumiem, po co oni nagle zaczęli wzywać wsparcie. Ani się z nimi nie szarpałem, ani nie walczyłem. Zero stawiania oporu. Ten film to czysty skok na sensację i wyświetlenie. No i rozgłos. Zwęszyłeś okazję na kolejną zadymę z udziałem policji, co wpisuje się w twoją narrację, jak to policjanci są źli. I dlatego zgrywałeś takiego cwaniaka, który niby nic nie wie, nic złego nie robi. Zachowywałeś się jak dziecko, które powoli popycha zabawkę po stole. Centymetr po centymetrze, patrząc prosto w oczy mamy. A kiedy ta zabawka spadnie, to udaje, że nie wie, co się stało. Jak wiadomo, jest wielu trzeźwo patrzących na tę całą sytuację ludzi. Kamil Wojciechowski z choinką na awatarze pisze: ci policjanci to sukinkoty. Trzeba co ty zrobić, tak nie można traktować osobę. Wolę zginąć, niż być waszym niewolnikiem. Wy durni policjanci, sami powiedzcie, dostać w pierdol. Co? Jebać polską policję! Oprócz ogarniętych. Do sądu podaj ich, ponieważ mogli cię udusić lub kogoś innego uduszą. Jacy debile z tych policjantów! Jebać psy! Jebać psy! Kurwa! Pozbity debil, masz przecież nagranie! Zawsze i wszędzie! Policja jebana będzie! Zawsze i wszędzie! Pierdolone kurwy! Bez kitu! Pierdolone psy! Więc nieważne, co by zrobiła policja, to i tak byłaby na przegranej pozycji, no bo... Jebać policję! Odniosę się jeszcze do twojego posta, w którym zresztą przyznajesz, że... Sprawa wydarzyła się 26 listopada. Czemu nie wstawiłeś tego filmu na przykład 27 listopada? Witajcie, jestem Sylwester i ten film wcale nie jest skokiem na wyświetlenia i sensacje, tylko ta sprawa jest ważna. Dlatego wstawiam to 2 miesiące po wydarzeniu. Dziwisz się słowom, że funkcjonariusze zatrzymali cię, bo wysiadłeś z samochodu i mieli podejrzenia, że mógłbyś uciekać. Policjanci, żeby skutecznie łapać przestępców, powinni być zdrowi i wysportowani. Ja jako porządny obywatel zadbam o ich zdrowie i zachęcę do biegania. Uwaga, patrzcie. Dlaczego mogliby myśleć, że będziesz uciekał? Kurwa! Patrząc na to, jak kombinowałeś, to nie dziwię się, że stało się to, co się stało. I nikt nie powinien się dziwić, bo złamałeś kilka przepisów. Brawo! Brawo, znowu się liczysz!
Znowu wróciłeś! Wardęga wrócił. Szkoda, że z etykietką manipulatora. Trener policji powinien przejść jakiś trening odnośnie podstawowych praw i zdrowego rozsądku. Bo nie! Kamera nie daje ci statusu nietykalności. Kamera nie sprawia, że jesteś ponad prawem, a to, że kogoś nagrasz i będziesz kłamał w żywe oczy wszystkim twoim widzom, że było inaczej niż jest pokazane na nagraniu, nie sprawia, że masz rację. Siema, tutaj ja, król YouTube'a. Dzisiaj nagrywamy nowy prank, zaczepianie ludzi na ulicy. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. Zapraszam was za tydzień na mój film Pająk przebrany za psa. Pająk, wiesz? Witam was, oto mój tron. Sram. Siemanko ziomeczki, to ja, król polskiego YouTube'a. Dzisiaj nagrywamy social experiment, eksperyment socjalny. Popychanie ludzi na ulicy. Przedobaczcie. Nie zapomnijcie. Wejdźcie na moją stronę, mamy teraz akcję charytatywną. Dzieje się dużo fajnych rzeczy. Zostałem dzisiaj zaatakowany. Nagrywałem dla was, dla moich fanów, nowy odcinek pranków na mieście. I zostałem zaatakowany przez człowieka chodzącego po mieście. Człowiek ów nie miał żadnych powodów, aby atakować mnie i moją osobę. Jednak jak widać, nie każdy jest w stanie docenić humor. W żaden sposób nie wpłynąłem na jakość życia osób, z którymi miałem do czynienia owego dnia. Nie rozumiem decyzji mężczyzny, aby uderzyć mnie w twarz. Sytuacja ta skłoniła mnie do trudnej decyzji, mianowicie zostawiam YouTube i opuszczam swój kanał. Chyba, że wbijecie 50 tysięcy lajków pod moim nowym filmikiem. Zaczepianie ludzi na ulicy. Link do filmu znajdziecie w opisie. Obczajcie także mojego Facebooka, Snapchata, Instagrama. A co wy sądzicie o całej tej sytuacji zatrzymania i żądania 80 zł za wjazd na parking? Piszcie w komentarzach.